Dobrze was widzieć. Ci, którzy stoją z tyłu, mogą sobie usiąść. To trochę potrwa. Drodzy, tydzień temu mówiliśmy o miłości. Słuchaliście o miłości Boga. I na końcu usłyszeliście takie zdanie, że skoro człowiek jest zdolny, żeby z taką miłością i uwagą patrzeć na drugiego, to co dopiero Pan Bóg, który jest w nas szaleńczo wręcz zakochany? Ponoć każdy mówi najlepiej na tym, o tym, na czym się zna. Ja dzisiaj będę mówił o grzechu. O tej rzeczywistości grzesznych chrześcijan, bo jesteśmy grzesznikami. I pozwólcie, że na początku swoimi uczynię słowa ojca Raniero Cantalamessy, jednego z najwybitniejszych teologów, powiedział: nie wierz mi, kiedy mówię o grzechu, bo każdy człowiek ma tę zdolność i tendencję do wybielania grzechu, pomniejszania go. I niech te słowa będą takim swoistym mottem. Czym jest grzech? Grzech to jest efekt kłamstwa, które skradło spojrzenie piękna, wręcz zawłaszczyło to piękno. Ktoś nam ukradł nasze pierwotne piękno i to jest ogromny dramat. Ale zanim to nastąpiło, to ktoś nam skradł właśnie to spojrzenie, odwrócił nasz wzrok. Drodzy, jeden z najpiękniejszych aniołów stworzonych przez Boga, ten, który był pięknem najdoskonalszym, był pełnią światłości i piękna, które Bóg wlał właśnie w to stworzenie, to był Lucyfer. I jak nam mówią teologowie, Lucyfer, kiedy zobaczył, jakie piękno ma w sobie, które dostał od Boga, tak bardzo się zapatrzył w siebie, że zapadł się w sobie i powiedział: tylko sobie będę służył, nikomu innemu. I wtedy zaczął się nasz dramat, bo zanim my zgrzeszyliśmy jako ludzie, zgrzeszył on, który odwrócił wzrok od Boga. Lucyfer zapragnął posiadać siebie, zapadł się w siebie tak mocno, że to zło demoniczne sprawiło, że cała ludzkość w Adamie została oszukana i sprowadzona dokładnie na tę samą drogę. Ale drodzy, żeby dobrze zrozumieć, dlaczego my jesteśmy grzeszni, trzeba sobie zadać pytanie, jak doszło do tego upadku. Jak to się stało, że ci, którzy byli nadzy, zostali obnażeni? Jak to się stało, że ci, którzy nie czuli wstydu, zaczęli się wstydzić siebie i nie mogli już na siebie patrzeć? Pierwszy moment to gadający wąż. To trochę zabawne, ale tylko z pozoru zabawne. Diabeł, szatan, Lucyfer miał o wiele trudniej z Adamem i Ewą w raju niż z nami ma teraz. Dlaczego? Dlatego, że to byli ludzie bezgrzeszni. Adam i Ewa nie mieli w sobie grzechu ani grama. Jak zatem demon wpłynął na nich? Demon, anioł, czysta inteligencja, wpadł na genialny pomysł. Przybrał postać węża. I tutaj znowu tłumaczy nam to nauka Kościoła. Wąż, którego ciało zostało owładnięte demonem. I wykorzystał to, co każdy z nas ma. Zdolność dziwienia się i ciekawość. Bo właśnie to postanowił wykorzystać demon. Drodzy, także Chrystus, jeżeli się patrzy na Niego jako na człowieka i szuka się czegoś, co właśnie potwierdza, że był człowiekiem z krwi i kości, to teologia mówi nam właśnie o zdolności dziwienia się. Jezus dziwił się wielokrotnie, ale co ciekawe, dziwił się najbardziej w dwóch sytuacjach. Dziwił się, kiedy nie znajdował wiary tam, gdzie powinien ją znaleźć. Tam, gdzie mógł się jej spodziewać.
I analogicznie dziwił się bardzo, kiedy znajdował wiarę tam, gdzie się jej w ogóle nie spodziewał. I to właśnie pokazuje to, że był tak bardzo człowiekiem. I demon wykorzystał Ewę i co ciekawe, nie wykorzystał jej słabego punktu. My bardzo lubimy patrzeć na to, że szatan wykorzystuje nasze słabe punkty. Nie do końca tak jest. Bo jeżeli patrzymy na upadek pierwszych ludzi, to szatan wykorzystuje to, co jest jej mocnym punktem, a mocnym punktem kobiety, niewiasty jest bardzo często wrażliwość, troska, chęć ochrony kogoś, kto jest mi bardzo drogi. I dlatego do niej demon skierował pytanie, czy to prawda, że Bóg wam czegoś zabronił? Stawia pytanie, bo na pytanie trzeba odpowiedzieć. Stawia pytanie tak, że ukrywa w nim chytrość, podstęp, zasiewa pewną wątpliwość i wydaje się, że jest przyjacielem mądrości, bo stawia pytanie bardzo mądre. Czy to prawda, że Bóg wam zabronił jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu? Ale w tym pytaniu jest już kłamstwo. Bo co powiedział Bóg o drzewach rajskiego ogrodu? Wszystkie, z wyjątkiem jednego, należały do nich. Mogli z nich korzystać do woli, bo zostały stworzone dla nich jako dobre i piękne. O jednym tylko Bóg powiedział i zastrzegł je, że ono należy do Niego. I demon od razu zaczyna kłamać, bo oni mogli jeść owoce, a jedynie jedno drzewo Bóg zastrzegł sobie. Szatan zaś kłamie, pytając, czy rzeczywiście powiedział Bóg, nie jedzcie owocu z wszystkich drzew tego ogrodu. A co robi Ewa? Ewa podejmuje ten dialog. Mało tego, udziela na niego wyczerpującej wręcz odpowiedzi. I w tym potoku słów podejmuje metodę szatana. Zaczyna przesadzać, wyolbrzymiać. Szatan z jednej strony przesadził, kiedy kłamał, a Ewa przesadza, wyolbrzymia, kiedy daje mu odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że dodaje swoje 5 groszy. I mówi, nawet ich dotykać nie możemy. Nic takiego Bóg nie powiedział. To nie są słowa Boga. To są już słowa człowieka, który chcąc bronić Boga, robi to z przesadą. I Ewa jest tutaj zuchwała, jest negatywnie twórcza. Intencje miała dobre, ale czując się pewnie, coraz bardziej pogrąża się w kłamstwie szatana. I drodzy, nasze upadki najczęściej dotykają naszych mocnych stron. To, w czym czujemy się pewni, nad czym pozornie mamy kontrolę i co zaczynamy tłumaczyć przed sobą, przed innymi. Ja wiem, ja sobie poradzę. I te mocne strony często są karmione przez pychę. Podobnie jak kiedyś, tak i dzisiaj. Szatan właśnie w tych sytuacjach najbardziej sączy swoją truciznę. I od tego momentu demon zaczyna robić wszystko, krok po kroku, zgodnie ze swoim planem, aby Adam i Ewa odwrócili się od światła, odwrócili się od spojrzenia Boga i zaczęli patrzeć w zupełnie przeciwnym kierunku. Popatrzcie, zaczęło się od ciekawości. Zaczęło się od zdumienia, mało tego. Zaczęło się od chęci obrony Boga. A skończyło się na odwróceniu się od Niego i na grzechu. I szatan, chcąc wciągnąć Ewę w dialog, chciał zyskać czas, by zastosować inne elementy kuszenia. I one się doskonale w tym dialogu wszystkie ujawniły. Bo zaraz w tym dialogu szatan stosuje bardzo konkretne metody. Metody wizualne. Zaczyna pokazywać, działa na wyobraźnię. Metody intelektualne zaczyna uderzać w to, co dla niej wydaje się pozornie
chęcią zdobycia mądrości, bo o to szło kłamstwo. Zaczyna uderzać w tony emocjonalne, ambicjonalne. Drodzy, w grzechu idzie zawsze o fascynację, ciekawość złem, które demon ma w oczach. To tak kusi. To jest takie ponętne, takie wspaniałe. To sprawia, że tak chce zobaczyć. Popatrzcie, że nic się nie zmieniło od tamtego czasu. I właśnie przez ciekawość i pychę człowiek odwrócił się od spojrzenia Boga. Szatan ukradł nam to spojrzenie. Dlatego, że wcześniej sam je stracił. Przez to, że zapadł się w siebie. I tak rozpoczyna się historia naszego grzechu. Ludzie odwrócili się od spojrzenia Boga. Ale moi drodzy, trzeba zobaczyć coś jeszcze. Bo trzeba się zatrzymać na moment na tym drzewie poznania dobra i zła. To drzewo należało, tak jak już powiedziałem, całkowicie do Boga. Bóg zostawił wśród ludzi coś, co było Jego i było piękne. Bo o tym nam mówi właśnie dialog. To drzewo było piękne, ale należało do Boga. I piękno ma w sobie to, że aby pozostało pięknem, nie można nic dodawać, ani nic odejmować. Jeżeli coś jest stworzone pięknym, doskonałym, to takim powinno pozostać. Piękno jest po to, żeby je podziwiać, żeby na nie patrzeć, żeby je kontemplować. Piękno nie jest po to, żeby je dotykać, aby je zjeść, aby zawłaszczyć dla siebie. A właśnie do tego doprowadził szatan Ewę i Adama. I właśnie pierwszą ofiarą tego kłamstwa szatana jest piękno, które miało nie tylko wszystko to, co stworzone przez Boga, ale to piękno miała korona stworzenia, człowiek. Piękno, które my mamy w sobie, miało pozostać nienaruszalne, nietykalne. Bo taki był zamysł Pana Boga. I moi drodzy, właśnie to piękno jest pierwszą ofiarą pychy, tego nadęcia, odwrócenia się od Boga. Człowiek wziął coś, co nie było jego i dlatego pogrążył się w grzechu. A dlaczego to zrobił? Bo został okłamany. Perfidnie. Chytrze. Wręcz brutalnie został okłamany. I tutaj wchodzimy w zmysł dotyku. Bo dotyk został skierowany nie tam, gdzie było jego miejsce. Popatrzmy, że kiedy Ewa zaczyna mówić właśnie Bogu, o Bogu, szatanowi, to dodaje to, czego Bóg nie powiedział, a co być może było już jej wyobrażeniem, że chciała dotknąć i mogła dotknąć, ale nie zabierać dla siebie. Początek to jest pytanie z kłamstwem, a następnie kategoryczne stwierdzenie także z kłamstwem. Kiedy szatan mówi, na pewno nie umrzecie, nic ci się nie stanie, przecież nad wszystkim masz kontrolę. Skąd my to znamy? Taktyka szatana jest dokładnie ta sama. Weź. Przecież wycofasz się na czas. Przecież kontrolujesz siebie. A szatan robi to po to, żeby wykorzenić człowieka z Boga, z jego darów. I pokusę ukazuje zawsze tu i teraz. I właśnie tutaj i teraz niewiasta spojrzała na owoce drzewa w taki sposób, w jaki chciał szatan, aby Ewa spojrzała. Przez cały dialog, przez to, że odwoływał się do jej emocji, rozumu, pragnień, zmysłów, doprowadził ją do tego, że daje taką odpowiedź i patrzy w taki sposób, w jaki szatan od początku chciał, aby spojrzała na ten owoc drzewa.
I wszystko potoczyło się błyskawicznie. Zerwała, zjadła, dała mężowi. Szatan dotrzymał obietnicy. Bo wiedza, którą otrzymali, sprawiła, że doświadczyli na sobie zła. Oderwali się od źródła. Znają zło bardzo boleśnie, bo ono okradło ich z piękna, z niewinności. I znają też dobro, bo już wiedzą, co stracili. Szatan dotrzymał swojej obietnicy. Poznali dobro i zło, ale nie w taki sposób, jaki był w zamyśle Pana Boga. I tutaj trzeba się zatrzymać, bo ważne jest to pierwsze doświadczenie grzechu, a konkretniej zachowania po grzechu. Drodzy, popatrzcie, kiedy Bóg pyta, woła: Adamie, gdzie jesteś? Adam nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. On odpowiada, co zrobił? Jakie ma emocje w sobie? Zjadłem, przestraszyłem się i ukryłem się, bo jestem nagi. Ale nie mówi Bogu, gdzie jest. Dlaczego? Dlatego, że on nie wie, gdzie jest. To jest dla niego tak nowy stan grzechu, że on kompletnie nie wie, co się z nim dzieje. Moi drodzy, dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że my, doświadczając grzechu, bardzo często i bardzo szybko chcemy zapomnieć o tym, co się z nami dzieje po grzechu. A tutaj naprawdę trzeba sobie uświadomić i zapamiętać sercem ten stan, który jest stanem zupełnie nie naszym. Nie do tego jesteśmy stworzeni. Żeby powiedzieć sobie: nigdy więcej. A my bardzo często lubimy powtarzać ten stan, łudząc się, że tym razem będzie inaczej, a zawsze jest tak samo. I tutaj Adam i Ewa kończą swoją historię, tę historię pojawienia się zła. Widząc to, co uczynili, zobaczyli, że zmieniło się ich spojrzenie. Drodzy, to już nie jest czyste spojrzenie miłości. Powstała rana. Wręcz potężna wyrwa, jak po jakiejś potężnej bombie. I Adam i Ewa od razu doświadczyli skutków grzechu. Zostały zerwane relacje z Bogiem, z samym sobą i z sobą nawzajem. I tutaj widać to od razu w ich działaniu. Popatrzcie, widać to w ich wzroku, to spojrzenie wstydu. Tutaj zupełnie zmienia się ich spojrzenie i dlatego utworzyli sobie opaski, żeby zakryć to najbardziej intymne miejsca. Ale drodzy, tutaj powoli zaczyna się pojawiać światło. Dlaczego? Dlatego, że oni podejmują gdzieś intuicyjnie twórczość, która jest już znakiem tęsknoty za pierwotnym pięknem, za spojrzeniem czystym. Zakryje twoją intymność, żeby nie patrzeć na nią. Tutaj od razu zaczyna działać to, co Bóg dał każdemu z nas. Czyli tę zdolność powrotu do tego. Oni jeszcze nie potrafią tego zrobić. Oni jeszcze nie wiedzą, jaką drogą pójdą. Ale moi drodzy, tutaj chcę powiedzieć jasno i wyraźnie. Widzimy, że jesteśmy ofiarami zła. Jesteśmy ofiarami kłamstwa. Ktoś może pomyśleć, skoro oni zgrzeszyli, to dlaczego ja mam cierpieć? Moi drodzy, odpowiedź daje nam język hebrajski w Biblii. Adam to jest cała ludzkość. Stwarzając Adama, Bóg stworzył w nim całą ludzkość. I to ludzkość zgrzeszyła. W tym symbolicznym Adamie, ale to była stworzona cała ludzkość już. W tym jednym akcie stworzenia z prochu ziemi. I kiedy mówisz Adam, myślisz ja. Kiedy myślisz ja, myślisz cała ludzkość. Bo mój grzech nie jest tylko moim grzechem. Tak byśmy chcieli ukryć, schować. Doświadczają skutków grzechu wszyscy od samego początku. Tylko zobaczmy, moi drodzy,
Jak Kościół mówi nam o grzechu? Gdybyśmy prześledzili wszystkie teksty liturgiczne, wszystkie czytania, które pojawiają się na mszach świętych, kiedy jest mowa o grzechu, one są zawsze złączone z miłosierdziem Boga. I to widać od razu. W tym opisie grzechu pierworodnego uczymy się prawdy o nas, o naszej grzeszności, kruchości, ale widzimy coś jeszcze, co jest o wiele większe, o wiele ważniejsze. Bóg nigdy nas nie zostawia. Od samego początku zaczyna działać. Kiedy tylko widzi, że Adam i Ewa zgrzeszyli, że oderwali się od Niego, że została zerwana relacja z Nim, między nimi, a także każdego z nich z sobą samym. Bóg doskonale wiedział, że w raju jest jeszcze jedno drzewo. To jest drzewo życia i śmierci. I dlatego musiał ich wygnać z raju. Bo doskonale wiedział, że jeżeli w tym stanie grzechu zjedzą z tego kolejnego drzewa, to zostaną w grzechu na wieki. I nie pozwolił na to. Od razu. Od razu ich wyprowadził, mało tego, od razu się o nich zatroszczył. I my doskonale wiemy, że będzie jeszcze długa droga, zanim ludzkość otrzyma od Boga ten ostateczny dar, dzięki któremu będą mogli powracać do Boga po każdym grzechu. O tym będziemy mówili sobie za tydzień, ale moi drodzy, tutaj szalenie istotne jest miłosierdzie Boga. To, że Bóg robi od razu wszystko, żeby przywrócić ten ład, utracone piękno. Popatrzcie, czy się zmieniło spojrzenie Boga na Adama i Ewę? Ani trochę. Zmieniło się ich spojrzenie. I to jest dramat. Bo to my tego doświadczamy najboleśniej. Kiedy po grzechu moim, twoim, każdego z nas zmienia się spojrzenie. Przede wszystkim na siebie samego. Na drugiego człowieka. Ale także i na Boga. Nie zmienia się spojrzenie Boga. Bo to jest spojrzenie, które chce ratować. I mimo, że mówimy sobie o najtrudniejszym momencie w historii ludzkości, to jednak, mimo, że jest tak wiele ciemności i mroku w tym, to kiedy pojawia się Bóg, pojawia się z powrotem światło. I to światło zaczyna prowadzić. Prawdą jest, że szatan tak kusił człowieka, aby ten przekroczył granicę, że w końcu mu się to udało. Mało tego, ciągle mu się to udaje. Doświadczamy tego na sobie. Szatan ma jeden cel, oderwać człowieka od Boga, od siebie samego i od innych ludzi. Rozbić, rozwalić wręcz. Wprowadzić potężny rozłam, żeby tylko człowiek nie doświadczył tego, co szatan sam z własnej woli stracił. Czyli spojrzenie miłości Boga. Czy Bóg przestał kochać szatana? Nie. Bo Bóg nigdy nie przeczy samemu sobie. Ale moi drodzy, co zatem z nami? Po pierwsze, my musimy sobie uświadomić w każdym naszym położeniu. Nie wiem, w jakim położeniu jesteś teraz? Jak patrzysz na siebie w tym danym momencie? To Ty wiesz najlepiej. Jak patrzysz na Boga, na drugiego człowieka, ale przede wszystkim na siebie. Ale moi drodzy, tutaj trzeba mieć świadomość, że spojrzenie Boga jest ciągle takie samo. Kocham Cię i czekam. Kocham Cię, bo widzę to piękno, które gdzieś zostało przyprószone, może nawet bardzo, przez Twoje grzechy, przez Twoje odejście ode mnie. To nic. Czekam na Ciebie. To jest Słowo Boga, nie ma innego. Nawet jeżeli ja siebie potępiam, tego potępienia nigdy nie doświadczę od Boga. I to trzeba zobaczyć przede wszystkim. Moi drodzy, ten najbliższy tydzień,
Chcemy was zachęcić do tego, żebyśmy wszyscy popatrzyli na te wszystkie momenty, w których się zapatrywaliśmy w siebie, w innych, tak, że odrzucaliśmy miłość Boga. To naprawdę trzeba zobaczyć. Trzeba wyjść z tych krzaków adamowych i powiedzieć Ojcu, co się narozrabiało. To naprawdę jest przed nami. Ale żeby to dobrze zrobić, to ja muszę zobaczyć siebie w Adamie, w Ewie, zobaczyć to, co było ich udziałem i uświadomić sobie, że to jest moim udziałem też. Że ja mniej lub bardziej powtarzam ten schemat. Że ja mniej lub bardziej daję się oszukać, okłamać. I trzeba powiedzieć sobie, nie chcę tego. Ja mam obrażać Boga, który jest miłością? Boga, który ciągle czeka na mnie z otwartym sercem, z otwartymi ramionami? Nie kochać miłości? Kto to widział? Nie chcę tego robić. I to jest głos piękna w tobie. Być może tego utraconego, ale ciągle piękna. I moi drodzy, gdy człowiek kocha Boga całą istotą, to nic i nikogo nie będzie kochał ponad Boga. Bóg czeka na moją odpowiedź, czy mnie kochasz, czy spojrzysz znów na mnie i pozwolisz, bym spojrzał na ciebie z miłością. I to jest pytanie Boga po grzechu. Czy pozwolisz mi spojrzeć na ciebie znów z miłością, żeby ci przywrócić utracone piękno? Ale żeby się to dokonało w pełni, trzeba zobaczyć swój grzech. Nie po to, by siebie potępić, ale po to, by siebie oskarżyć. Wprawdzie, tak, zrobiłem to. Zrobiłam to. Dlaczego? Bo zostałam oszukany. Bo zwiódł mnie po raz kolejny szatan, ojciec kłamstwa. I chcę wrócić, żeby Bóg mi przywrócił moje utracone piękno. Drodzy, taka jest nauka o grzechu. Ta historia naszego upadku, ale historia, która nigdy na upadku nie może się zakończyć. Bo my musimy cały czas wiedzieć jedno. Tu nie ma potępienia, bo jest miłość. Bóg ma słabość do grzesznika. Do grzesznika, który chce się nawrócić i pokutować.